To było wyjątkowe spotkanie, nie tylko ze względu na świąteczną atmosferę czy paczki, jakie czekały pod choinką, ale dlatego, że mikołajkowe spotkanie zorganizowane przez Fundację Chrześcijańską Adullam i Samorząd Gminy Konopiska skierowane było do osób potrzebujących i niepełnosprawnych. To właśnie dla nich bożonarodzeniowy wystrój i rzecz jasna wizyta tego najbardziej oczekiwanego gościa, czyli świętego Mikołaja, który oczywiście miał prezenty dla każdego. Chciałam powiedzieć, że wspaniale się współpracuje z Fundacją Adullam. Wszyscy członkowie tej fundacji mają ogromne serca. Przede wszystkim dbają o to, żeby wszystkie dzieci, a zwłaszcza te, które mają deficyty, były uśmiechnięte, zadowolone, żeby był ten dzień chociaż taki w ich życiu, w całej tej krzątaninie codzienności, gdzie mogą się cieszyć z otrzymanych paczek. Współpracujemy z tą fundacją, ponieważ możemy dawać dzieciom radość. Mikołajkowe spotkanie to tylko jedno z działań, jakie podejmuje gmina Konopiska, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych. Ta właśnie grupa może liczyć na wsparcie przez cały rok, a nie tylko w okresie Mikołajek czy Świąt Bożego Narodzenia. Staramy się bardzo. Tak, rzeczywiście mamy bardzo prężnie działające stowarzyszenie na swoim terenie. Jest to Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Prometeus, który jest organizatorem wspaniałych międzynarodowych zawodów dla osób niepełnosprawnych. Przyjeżdżają do nas osoby z różnych krajów, wyjeżdżają zadowoleni, uśmiechnięci i wszyscy wyjeżdżają przede wszystkim wygrani. Jesteśmy otwarci na takie imprezy. To nie pierwszy rok, to jest któryś rok z rzędu i cieszymy się, że możemy te imprezy organizować u siebie. Mamy takie zaplecze.